Wieczór z telewizją Republika i nasi goście, Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela. Kłaniamy się pięknie. No i panowie, no, głównym tematem w Polsce, ja spodziewałem się, że będą zakupy zbrojeniowe polskiego rządu. Będą pytania, czy nas na to stać, czy 288 rakiet Chunmu to jest to, co nam rzeczywiście potrzeba, czy może potrzeba ich 150, a może 400, nie? Tymczasem w ogóle tematu nie ma. A tematem jest to, co wymyślili spin doktorzy Donalda Tuska i te grabie, które mu nastawiło Prawo i Sprawiedliwość. Czy to dowodzi tego, że to koniec Donalda Tuska na naszych oczach teraz się rozgrywa? Marek Formela. No, Donald Tusk stał się myśliwym, który sam siebie upolował. Uczestnicząc w polowaniu z nagonką, trafił na grubego zwierza i tym zwierzem był on sam. No to jest rzecz bez precedensu, że polityk tego kalibru, który wrócił do Polski w aureoli polityka wymiaru europejskiego, okazał się polityczną niedorajdą, politycznym fajtłapą, który uległ takiej logice bezwzględnej walki plemiennej, która wyłączyła mu rozum, która podyktowała mu uprawianie polityki wyłącznie na gruncie emocji, która oduczyła go myślenia w kategoriach jednak wielkiego pola gry, w którym kroki trzeba mierzyć, a politykę uprawiać roztropnie. Więc on popełniał wiele mniejszych błędów wcześniej, ale ten błąd moim zdaniem oznacza, że Platforma Obywatelska ma ewidentny problem przywództwa. No, polityk, który strzela sam do siebie, a jest liderem partii opozycyjnej, powinien kończyć tak, jak skończyła premier brytyjska dzisiaj. Kończ waść wstydu, oszczędź. W skrócie. Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela. Donald Tusk popełnił szereg błędów, przyćmił przy okazji wyczyn Jerzego Sztura w Krakowie. W tym zapleczu politycznym Donalda Tuska jest ktoś, kto, no znowu tutaj Sienkiewiczem jadąc, wyrwie mu poduszkę spod głowy po to, by pozwolić na łagodną, na szybką śmierć. Polityczną oczywiście. Nie wydaje mi się w tej chwili, ponieważ Donald Tusk jest przez swój elektorat traktowany jako półbożek. Taka z jednej strony niemiecka maskotka, która została spuszczona teraz z palca i popełniła błąd. Teraz zdaje się udał się do Berlina albo do Moskwy. Już nie bardzo wiem, z której strony, bo w każdym razie realizuje berlińską policzkę Moskwy, Rosji, o tak powiedziałbym. No i zerwał się na chwilę z tego palca. Wczoraj taki program poświęcony 70-leciu telewizji polskiej. No i tam był Jasi, Małgosia, taka kukiełka właśnie z paluszek i tak dalej. I myślę, że on z tego spadł. W związku z tym, no, ale ma twardy elektorat i ten elektorat go traktuje jako takiego półbożka, że fatalnie będzie, jeśli Tuska nie ma. Zresztą czas pokazał, że było fatalnie, bo spadło im tam do 12-13%. No i Donald Tusk odbudował, prawda, poparcie formacji. I widać, że... Najpierw odbudował Rafał Trzaskowski, to trzeba przyznać, tak? Relatywnie doskonały wynik w 2020 roku sprawił, że ta partia znowu nabrała wiatru w żagle. Tak, ale tutaj proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Jednak ten jego przyjazd spowodował, że zwolennicy, którzy już tracili właśnie tego Tuska, mówią, on już nie przyjedzie, on już nie będzie. Przyjechał i okazało się, że on jest radykalnym przywódcą. No, ten jego radykalizm sprowadza się bardzo często do kłamstwa albo manipulacji. No i teraz zobaczymy, ale nie zdziwiłoby mnie zupełnie to, gdyby nic takiego się nie stało, chyba że będą jakieś zewnętrzne naciski na niego, żeby ustąpił, bo proszę zwrócić uwagę, to jest człowiek czy grupa ludzi od początku skorumpowana, bo czym innym nazwać pieniądze, które oni dostali od Niemców, KLD,
Kongres Liberalno-Demokratyczny. To jest to, ta sama formacja. Gro ludzi jest dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, gro ludzi było w Unii Wolności, etc., etc. W tym był wówczas Tusk. I te pieniądze, no cóż, czym inny tak podarunek? No nie, skorumpowanie polityków, którzy mają realizować to, co ja chcę. I widać na przestrzeni lat, jak bardzo realizowana jest ta polityka niemiecka przez polityków, zbliżonych do Platformy Obywatelskiej, czy niektórych polityków, czy to Polski 2050, czy też SLD, czy jakkolwiek by nie powiedzieć, tych neokomunistów, czy postkomunistów. Przypominając czasy Kongresu Liberalno-Demokratycznego, przypomina pan te nastawienia z lat 90. Ludzi, którzy no, jakby wyszli znikąd, pieniędzy specjalnie nie mieli, a taki człowiek jak Wiktor Kubiak, biznesmen postkomunistyczny, robił na nich ogromne wrażenie. Marek Formela się temu przyglądał. Te początkowa chęć dorobienia się za wszelką cenę. Potem mieliśmy czas rządów tej formacji. No i co? I teraz chęć w rewanżu, tak? I milion nowych miejsc pracy. Taką ułudę KLD. No w Wielkiej Brytanii chyba. Jak pamiętacie, z takim hasłem KLD kończyło swój żywot polityczny. Ale to wydarzenie przedwczorajsze, ono moim zdaniem jest jednak symptomatyczne. Ono pokazuje dwa wymiary. Jeden polityczny, który jednak moim zdaniem będzie kłopotliwy dla Platformy, bo podważa zaufanie. Nawet jeżeli na zewnątrz będzie próba obrony lidera, to wewnątrz wątpliwości co do jego jakości moim zdaniem będą coraz liczniejsze i silniejsze, dlatego że w tle jest, tak jak wspomniałeś, bardzo dobry wynik Trzaskowskiego, czyli lider, który uzyskał akceptację wyborczą, akceptację w wyborach demokratycznych, jest w obrębie Platformy Obywatelskiej łatwy do znalezienia i zastąpienie Tuska, który jest politykiem no jednak zamortyzowanym, to się moim zdaniem wyczuwa, to jest taki przybysz ze świata, uchodźca ze świata, którego już nie ma, tego świata liberalnego, świata KLD, wulgarnego liberalizmu, tego wyzysku, który był sankcjonowany polityką KLD, polityką Platformy Obywatelskiej, nie ma, bo przywrócono państwu funkcję regulatora. Więc tutaj jest pierwsze zaskoczenie Donalda Tuska i pewien kłopot wewnętrzny Platformy. A drugi to jest wymiar oczywiście prawnokarny tych informacji, które się pojawiły, które tak lekkosłownie i lekkomyślnie i w sposób selektywny Donald Tusk postanowił wykorzystać do wojny partyzanckiej z konkurentami politycznymi. Sedno tej sprawy jest do końca jeszcze niejasne. Tam są różne wątki. Jednym z tych wątków jest oczywiście ta sprawa, która dotyczyła, w której Marcin W. opowiada o swoim spotkaniu rzekomym lub rzeczywistym z synem urzędującego premiera. No, bez wyjaśnienia tej sprawy, jeżeli się okaże, że są na przykład te nagrania, o których słyszymy, że mogą być, że to spotkanie mogło być dokumentowane, no to będziemy mieli do czynienia z historycznym upadkiem polityka, któremu wydawało się, że wraca na białym koniu, a będzie wracał z podkulonym ogonem do domu. No właśnie, a jeszcze jest w tyle Sławomir Nowak, również cudowne dziecko gdańskiej Platformy. No tak, to Donald Tusk był tym politycznym headhunterem, który Sławomira Nowaka karierę rozwinął i który z jego wkładu w postaci młodzieżówki Młodych Demokratów uczynił swój oręż w polityce wewnątrzpartyjnej w Platformie. Ale tak uzdolniony człowiek, który miał takie osiągnięcia, jeśli chodzi o wnętrzarstwo, o budowę stołów z pustymi kredensów. No właśnie, ze skrytkami na pieniądze, odpowiada z wolnej stopy. Nie? Wolne sądy nie uznały za stosowne, by go aresztować. Doktryna Neumanna. No, to jest najlepszy dowód na to, że Polska jest niezwykle praworządnym krajem i wszelkie emocjonalne ataki, które Bruksela podyktowane są wyłącznie wyrachowaniem związanym z grą frakcyjną w obrębie Parlamentu Europejskiego, nie mają żadnej racji bytu. No właśnie los Sławomira Nowaka pokazuje, że polska praworządność nie doznaje żadnego uszczerbku.
wszystko działa bardzo pięknie. To przejdźmy do tych spraw europejskich, ale przez samorządy. Samorządy w większości wielkich miast to jest Platforma Obywatelska bądź zbliżone ciała i oni na wieść o tym, że rząd potrzebuje pomocy przy rozwiezieniu węgla, który też notabene do Gdańska przypływa. W pierwszym odruchu zakrzyknęli nie, absolutnie tego się nie da zrobić. No od zeszłego tygodnia jakoś przeszli do rozumu, jakoś przejrzeli na oczy. Dlaczego Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela? No, myślę, że zorientowali się po prostu, że sukces nie leży po stronie Donalda Tuska albo powiedzmy sobie Platformy Obywatelskiej. Może zauważyli, że elektorat mógłby się na nich oburzyć. Nie ten elektorat z wielkich miast, ale mniejszych miast i miasteczek, który jest na wyciągnięcie ręki. I mogło mu się nie spodobać, że Tusk wydał rozkaz bojkotować kupowanie węgla, zakup węgla. To jest po prostu to szczeniackie było takie, albo inaczej prowokacyjne, albo nie wiem jak to, agenturalne, nie wiem, no jakieś takie idiotyczne było. Tutaj rząd się stara, żeby wszystko było, żeby ludzie mieli ciepło. Podejrzewam, że zima będzie ciepła i oprócz tego, to ktoś tam bojkotuje. To ewidentnie wbrew po prostu logice, wbrew państwu, wbrew obywatelom, którzy mają tych ludzi na wyciągnięcie ręki. I oczywiście niektórzy się tam podstawili, ale jak widzieliśmy tę manifestację wielką w Warszawie samorządów, sprowadzającą się do kilkuset osób, no to po prostu żałosne to było. Notabene, powiedzmy szczerze, gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy ci ludzie, jakie mieli delegacje, bo brali delegacje do Warszawy, właśnie. Po prostu no, bezprawie, czyste bezprawie. Bo... No to zaraz się zapytamy, jaką delegację do Warszawy wzięła pani Aleksandra Dulkiewicz. Marek Formela. No nie wzięła żadnej, ponieważ jej nie było w Warszawie. W tym czasie, przynajmniej zgodnie z kalendarzem, wykonywała pracę zdalną. Byli jej wiceprezydenci, wiceprezydent od gospodarki komunalnej, który moim zdaniem tego dnia powinien pojechać do gdańskiego portu, a ma 10 kilometrów i mógłby się zorientować, w jaki sposób najbardziej sprawnie ten węgiel z gdańskiego portu odebrać. Co byłoby o tyle prostsze, że zgodnie z ustawą Gdańsk ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej gdańskiego portu, więc uzyskanie tych informacji nie wymagało by wyjazdu do Warszawy. Zresztą ta demonstracja w mojej ocenie, nie wiem jak wy ją oglądacie, to był przykład pewnego rodzaju wyautowania, wyalienacji oligarchii samorządowej od obywateli, którzy powierzają im prowadzenie swoich spraw, a te sprawy są określone bardzo precyzyjnie w ustawie o samorządzie gminy i zaopatrzenie w wodę, czy w ciepło, czy w prąd jest zadaniem własnym i wykonywanie tych zadań jest częścią wykonywania władzy publicznej opisaną i w konstytucji, i w ustawie o samorządzie. Także mieliśmy do czynienia z takim anonsem ewentualnej gminnej rebelii, która rzeczywiście zbankrutowała i moim zdaniem też konferencja Donalda Tuska, taka pochopna i pospieszna, była próbą zatarcia tej ciężkiej klęski, którą rząd, kierując się dobrem obywateli, zadał temu ruchowi quasi-partyzanckiemu. Polska nie jest federacją samodzielnych gmin. Polska jest jednolitym państwem prawnym, więc nastąpiło olbrzymie załamanie tego projektu, który narodził się w głowach tych największych samorządowców, największych gmin samorządowych, które są no, w pewnej aurze, w pewnym klimacie sposobu myślenia Platformy Obywatelskiej lub wręcz są partyjną, częścią partyjnej pan władzy. Nawiązuje do tych 21 postulatów samorządów w Gdańsku. Który to był rok? 2018? 2019. Z okazji wyborów 4 czerwca 1989 roku kupiono, władze Gdańska kupiły tort za 7000 zł. Tortem tym się dzieliły i zaanonsowały, kradnąc rekwizyt z zupełnie innego fragmentu polskiej historii, ogłosiły 21 test samorządowych, postulatów samorządowych, drogą, które tak naprawdę... Niezły symbol, dzielenie się tortem, który kupiliśmy za publiczne pieniądze. No tak, no w Gdańsku to jest normalne. Pani prezydent kupowała za pieniądze drożdżówki, pączki i rozdawała je, dziękując obywatelom za udział w kampanii wyborczej. No tu granice służby i powinności zostały przekroczone.
granice zostały przekroczone. Mateusz Wyrwich, czy ten ideał, czy ideał, pomysł Polski samorządowej, która może na przykład mieć lepsze relacje z rządem w Berlinie, jak w przypadku Wrocławia, niż z rządem w Warszawie, no właśnie na naszych oczach upada? Nawiązując do tych 21 test samorządowych, oczywiście one nawiązywały do postulatów, jak wiemy. I oczywiście dzielenie tortu jest bardzo symboliczne. Rzeczywiście oni próbują dzielić te torty. No, dzielą standardowo. To... Tak, tak. A tort tak, rośnie. Tort. Natomiast oczywiście Niemcom się wymyśliło, i to nie w roku 2022, 2023 czy 2009, bo wyprzedziłem ten rok, tylko w roku 1989 była ogromna presja, kiedy była ustawa. Sam uczestniczyłem w obradach Okrągłego Stołu i nasz podstolik do spraw samorządu trwał 2 tygodnie. Była taka duża rozbieżność między nami a tym, co zaproponowali komuniści, agresywnie zresztą, oszukując nas PSL, niejaki ZSL wówczas. Warto przypomnieć historycznie, zerwaliśmy te umowy, powiedzieliśmy, że nie, ale rok 1990 mamy wygrany Senat, jest ustawa i tę ustawę proceduje kilka osób pod przewodnictwem profesora Regulskiego. I proszę zwrócić uwagę, ogromne są naciski ze strony Niemiec, żeby ta ustawa o samorządach przypominała ustawę o landach, mniej więcej, żeby to była taka landyzacja Polski, jak to się dzisiaj mówi, ale wtedy było dość poważne zagrożenie. Mało tego, no, jest kilka osób, które mogą do dzisiejszego dnia poświadczyć, choć niestety te osoby są po drugiej stronie, po stronie Platformy Obywatelskiej, no tak, które wówczas procedowały. To jeszcze zapytamy pana Marka Formelę, ile osób pracuje w niemieckim konsulacie w Gdańsku, bo to podobnie jak we Wrocławiu, duża reprezentacja. Nie mniej chyba niż 12 osób, a może nawet 14, płynny jest ten skład, ale to jest duża reprezentacja. To jest budynek, no i pani konsul tam odgrywa ważną rolę. Ona jest bardzo często zapraszana na różnego rodzaju. Bardzo aktywna jest pani Kornelia Piper. A nauczyła się po polsku już? Mówi dobrze po polsku, kończyła slawistykę. Jest żywym uczestnikiem wielu wydarzeń organizowanych przez samorząd. Uczestniczy także, chwali się na przykład uroczystościami pod pomnikiem obrońców Poczty Polskiej. No więc te uroczystości, co przypomnieliśmy jej na łamach Gazety Gdańskiej, polegały na zamordowaniu polskich pocztowców. Zamordowaniu bezbronnego dyrektora Michonia, który wyszedł z białą flagą, i spaleniu żywcem, miotaczem ognia, naczelnika Wąsika. Sprawców tych mordów do tej pory nie wskazała strona niemiecka, a bardzo skrupulatnie administrowała wszystkimi notatkami, które były częścią oprzyrządowania administracyjnego tego wydarzenia. Więc uważam, że dopóki ci mordercy, którzy dokonali tego mordu na oczach kilkuset obywateli gdańskich pochodzenia, Niemców gdańskich, no my, obecność pani Piper i w ogóle polityków niemieckich pod tym pomnikiem jest dopuszczalna tylko na kolanach. Żadna inna postawa, składanie rutynowych wieńców pod tym pomnikiem. Panie nie Marku, ma przypomnijmy sensu. Jeszcze nazwisko kilkunastoletniej, trzynastoletniej dziewczynki. Przepraszam? Erwiny Barzychowskiej. No właśnie, rodowita mieszkanka spalona. Gdańska, Polka stamtąd, spalona, umarła z ran ciężkich. Co ona zawiniła Hitlerowi? Co ona zawiniła tym bandytom? Ja nie wiem. To są te okoliczności, które leżą u podstaw też polskich reparacji i które pokazują dno niemieckiej historii i dlatego są takie ważne. Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, i Mateusz Wyrwich, tygodnik Niedziela, byli gośćmi popołudnia z Republiką. Ciągle jeszcze popołudnia, bo zachód słońca dopiero po 18. Kłaniam się pięknie. Dziękuję państwu. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia. Kłaniam się. No i tyle, proszę państwa, w tej części. A państwo zostańcie z nami, bo za chwileczkę Bartosz Teodorowicz pojawi się tutaj z serwisem informacyjnym.